Skomentuj czas swojego ulubionego mema. Te memy są tak dobre jak kuchnia mojej babci. To dobre czasy na bycie hejterem. Wszystko jest ujowe i jest pełno debili. Ustawka kiboli w lesie. Powiedzieli policjantom, że przyjechali na grzyby. Peron 3/4. Sekretny bus do Sosnowca. Kiedy jesteś w cukierni i próbujesz zdecydować się, co kupić, bo wszystko wygląda smakowicie. Tylko prawdziwy fan Gwiezdnych Wojen wie, o co tu chodzi. O kuźwa, a kto wam takie miotły kupił? Proszę pana, święty Cezary, co ma w dupie 2 dolary? Kiedy twój stary patrzy, czy Biedronka go nie oszukała na promocję? Skarpetka, ja. Lubię starszych facetów, żebyś ty wiedziała, jak mnie kolana napiedalają. Kiedy sprawdzasz pocztę i kolejny raz nie ma listu z Hogwartu. Nie rozumiem go, najpierw prosi o kanapki z herbatą, a później drze ryja. Przenośny zestaw do imprez w plenerze. Błagam, jeszcze stówkę. Weekend jest. Sąsiad mi mówił, że ganiasz ludzi na rowerze. No coś ty, przecież ja nawet nie mam roweru. Ja idący do szefa z prośbą o podwyżkę. Nowa dieta. Dzięki, ale żadnych tatuaży. Moje ciało to świątynia, świątynie. Jedynie słuszny sposób jedzenia delicji. Zliżujemy czekoladę z galaretki, obgryzamy brzegi delicji, zjadamy biszkopt pod galaretką, delektujemy się galaretką. Ludzie, gdy przez 30 minut nie działał Instagram i Facebook. Gdy odpowiedziałeś co innego niż cała klasa, ale okazało się, że masz dobrze. Ja dostarczający memy do skrzynek pocztowych, gdy Facebook padł. Jak nie zaczniesz się zachowywać, to ci znowu go wyłączę. I jeszcze coś na Insta. Jak fotogeniczne, macie ravioli? Aby zachować czystą kuchnię, należy zrezygnować z gotowania. Strasznie mnie bolał wczoraj brzuch. Cały dzień przeleżałem w łóżku i cierpiałem. Moja 4-letnia córka leżała obok i opiekowała się mną jak mogła. Głaskała mnie, pocieszała, proponowała różne tabletki. A gdy moja żona wróciła z pracy, córa przywitała ją w drzwiach tymi słowami: mamo, idź szybko tatę leczyć, bo on zaraz zdechnie, dzięki, córciu. Okazuje się, że to bez znaczenia, jak wcześnie pójdę spać. Ja po prostu nie chcę iść do pracy. Kurde, jestem gruba. Powinnam iść na siłkę, czy coś, nawet tak nie mów, kochana. Jesteś piękna, kurde, jestem gruby. Powinienem iść na siłkę, czy coś, zdecydowanie. Wyglądasz jak słoń. Kiedy wychodzisz z pracy i słońce jeszcze nie zaszło. Kiedy miałeś dostać premię, ale szef powiedział, że jednak nie zasłużyłeś. Będzie ci dawał mnóstwo smakołyków podczas tresury, więc udawaj głupka tak długo jak to możliwe. Ja przełykam ostatni kęs kanapki, mój pies. Kiedy jesteś introwertykiem i ktoś cię przytuli. Kiedy przymierzasz okulary znajomego, żeby zobaczyć, jak bardzo jest ślepy. Dziewczyna, jej charakter. Polacy, 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 Polska, Polacy. Kiedy fryzjer pyta, czy jest ok, a ty odpowiadasz, że tak, jest ok, ale widzisz, że wcale nie jest ok.
czemu nikt z waszych menadżerów nie odpowiada mi na wiadomość o 21:45 w sobotę. Nasi menadżerowie biją się o możliwość odpowiedzenia panu o 21:45 w sobotę. Walka będzie trwała cały weekend. Zwycięzca skontaktuje się z panem w poniedziałek o 10 rano. Dorwałam jego komórkę i on codziennie wydzwania na jakiś numer, czasem dwa razy dziennie, no nie wierzę. No właśnie, myślę sobie, zdradza mnie, a potem sprawdzam ten numer i to telepizza, spaślak jest mi wierny. A co tam u was? A moja Agata znowu w ciąży. Zacznij ty się, chłopie, zabezpieczać, bo nie wyrobicie. Słuchaj, ja się zabezpieczam, ale ona tę ciążę gdzieś poza domem łapie. Dobra, ja spadam. 6 oznak, że jesteś kotem. Nie lubisz spotkań towarzyskich, denerwuje cię 99% populacji. Nienawidzisz tego, co inni uważają za zabawę, twoje szczęście nie ogranicza się tylko do drogich rzeczy. Lubisz czułości na twoich warunkach, 6 jesteś ofiarą huśtawki nastrojów. Ja to już ta godzina. Muszę zacząć się zbierać. Też ja przez następne 30 minut. Kiedy nie chce ci się szykować do sklepu, więc zarzucasz cokolwiek i idziesz tak, oby tylko nie spotkać nikogo znajomego. Typowe rodzeństwo. Żarcie w wykwintnej restauracji wygląda, jakby mój pies się zżygał. Portret. To już 9 miesiąc ciąży, nie mogę spać po nocach, nie mam apetytu, trzęsą mi się nogi na samą myśl o porodzie, a moja żona siedzi w telefonie i gra. Kupiłem masażer i myślałem, że jest dla nóg, ale okazuje się, że jednak jest dla kotów. Moje drzewo genealogiczne. Pradziadek 4 dzieci, dziadek 2 dzieci, ojciec 1 dziecko, ja 1 kot, kot wykastrowany. Trafiłam kiedyś na kanał gościa, który recenzował bronię. Pewnego dnia na jego kanale pojawił się filmik zatytułowany Bezdomny kot, którego dokarmiałem, w końcu wszedł do mojego domu i tyle. Od tego momentu wrzuca tylko filmy z kotem. Coś wspaniałego. Duch serwerowni. Możesz blikiem. Ja tłumaczący mojemu zwierzakowi, jak bardzo go kocham i że mogę umrzeć za niego. Mój zwierzak. Ja w poniedziałek przez pierwsze 30 minut po przyjściu do pracy. Może chociaż kawa pomoże mi być bardziej produktywnym. Kawa. Ja, przechodzący obok wszystkiego, w Zakopanem. Żeby za nic nie musieć zapłacić. Android zapisano plik. Ja, ale gdzie go zapisano? Android, a uj wie, sam sobie go szukaj. Napisz heheszki w komentarzu, jak oglądnąłeś do końca.